18:18. To pierwsze. Piotruś karmi koty. To jest ten Piotruś, który ze mną mieszkał w pokoju. Spokój. On właśnie karmi tutaj. Jedzenie ze swojej porcji odkłada. Mówi, że opiekun dał mu, żeby kotom dał. I ty masz. No. Piotr był w porządku cały czas. No teraz idę tam pod trójkę. A pod trójkę pan idzie? No. Nie będziemy dzwonić tam, nie? Jak przyjdę. Dobra. Przyniosłeś coś swoje jedzenie, czy opiekun dał? Opiekun kazał mi dać im. Kotom, tak? No. Ue, kurczę, no to ładnie. Ładnie, Piotruś. Dzięki. Tam to zawsze kotka przyjdzie, co to my lecie. A, to babcia. No. Ciotka wesoła, Julcia, Romeo i babcia. Ciągle niezadowolona. Kiciula. Masz tutaj. Masz. No. Jedz. Nie chcesz? Wezmę w kieszeń. Idę do pana Władka tam. Tam mogą być koty. To im dam. No dobra. Piotruś, to dziękuję, to ci kota dam, którego chcesz. Do pokoju. Nie chcę? Zawsze przed moim pokojem czeka. Wesoła ciotka czeka na żarcie. No i... A, ona to cwaniara. O, Gacuś przyszedł też. Gaculek. No. A ty, Janusz, nie masz nic dla kota? Nie mam. Bo zjadłeś wszystko. Ile ważysz? 116 kilo. 116 kilo ważysz, no. To mama? A wzrost taki jak ja, ma 116 kilo. No, 30 kilo ma więcej ode mnie. Nic dziwnego. Zjadasz wszystko, ty jesz, a kotom nie dasz. Niedobrze, Januszek. No dobrze dla ciebie i dla kotów. Popraw się od jutra. Poprawisz się? Poprawię. No, mówi, że się poprawi. Zobaczymy.